mistrzynią Polski na dystansie 200 metrów stylem okrętowym kobiet została Mirella Orcza. I została czas 2 minuty 6 sekund i 97 setnych. Tym wynikiem uzyskała rekord Polski 16, 17 i 18 latków oraz uzyskała minimum na mistrzostwa Europy w Stambule. Srebrny medal zdobyła Paulina Żukowska z Rypowole z wynikiem 2 minuty 10,60 sekund. Medal brązowy wywalczyła Aleksandra Nowacka, a za to zawodnik Warszawa. Przepłynęła ten dystans z wynikiem 2 minuty 10,85 sekund. Dekorują zawodniczki pan Marek Nosecki, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gorzowa oraz trener Mirelli Orczak, pan Jacek Nowak. Prosimy o fanfarę. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia, fotoreporterzy. Trener Jacek Nowak, Mirella, zawsze musi pożartować nad tymi rogami. Na dystansie 200 metrów stylem motylkowym kobiet w kategorii młodzieżowców 19-20 lat. Złoty medal. Jeszcze zdjęcia, przepraszam, troszeczkę pospieszyłem. Złoty medal zdobyła Aleksandra Nowacka. Aleksandra Nowacka. Złoty medal na dystansie 200 metrów w kategorii młodzieżowców 19-20 lat. Dekorację dokonuje pan Marek Nosecki, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gorzowa oraz trener Oli, pan Paweł Słomiński. Prosimy o fanfarę.